my szukamy w lawendzie zapachu, aromatu, smaku i to jest nasz główny cel naszych działań. Nasze produkty mają pachnieć. Michał mówi, że lawenda jest jak kobieta i jest kapryśna i wymagająca. Absolutnie tak, jest wymagająca bardzo i wymaga poświęcenia całego czasu wolnego. Jeżeli przy niej nie pracujemy, to nie odwdzięcza się nam. A żeby było śmiesznie, taką anegdotką, w tamtym roku chodziłam po tej części starej lawendy i mówię, nie odkwitasz. Pomarzłaś, zaoram. Zaoram w przyszłym roku nie będzie. No i w tym roku zakwitła takimi pięknymi bukietami, że po prostu aż się dziwiliśmy, że ze staruchy jesteśmy w stanie takie piękne bukiety bardzo, bardzo intensywne i takie gęste jakby uzyskać. Więc... I komplementów potrzebowało. Tak, mówię, no jak kobieta, nie dość, że wymagająca, trzeba koło niej chodzić i głaskać, to jeszcze tak, postraszyć też. Każdy zbiór lawendy jest inny, każdy jakby zakwit lawendy jest inny, w każdym roku lawenda inaczej pachnie, inaczej smakuje. I nie tylko w roku, to wszystko w zależności od ilości opadów, ilości od nasłonecznienia, no jakby warunków klimatycznych przede wszystkim, które się okrocznie zmieniają, ale też i od pory roku. Zakwit czerwcowy jest zupełnie inny w aromacie, w smaku, w zapachu, często nawet w kolorze niż zakwit jesienny. Jesienny jest taki, powiedziałabym, słodszy, cięższy, taki dla mnie jest głębszy. Ja wolę to kwitnienie jesienne, mimo to, że ono jest bardzo nierówne. I na przykład dla osób właśnie, które szukają w lawendzie wyglądu i jakby zachowania potem we florystyce, to ten zakwit jesienny jest niefajny, bo on jest nierówny i obsypujący się, trudny do zachowania, to dla nas właśnie ten zakwit jesienny jest najlepszy, bo ma największy, najgłębszy bukiet, najszersze takie doznania smakowe i aromatyczne. Dla nas on jest najcenniejszy. Przede wszystkim smak i zapach i jakby nawet dosadzając na wysadzonki, szukając, tak jak w tamtym roku zasadziliśmy white scent, czyli odmianę białą lawendy lekarskiej, no to nie dlatego, że ona jest ładna, bo jest nieładna, bo ona jakby tą swoją szarością i po zasuszeniu ona jest jakby nieatrakcyjna. Ale nadrabia bardzo głębokim aromatem i takim smakiem, który dla mnie zaskakujący, bo lawenda zawsze kojarzy się z wypiekami, ze słodkimi deserami, raczej w połączeniu właśnie ze smakiem słodkim. A biała lawenda, jak dla mnie, ma skojarzenie z ostrością, z wytrawnością, z czymś innym niż słodki deser, lody czy coś innego. Thank you.